Dzień dobry, dzień dobry. Kolejna praca i tutaj od razu ruszamy. Mam listewki, które jeszcze zostały po poprzednim projekcie Kumiko. Dzisiaj będzie to bardziej zaawansowana technika. Połączymy to pod... będą one zrobione w plaster miodu czy sześcian. Widzieliście, że ma to grubość 3, niecałe 3,20, nie? Dlatego, że tarcza ma żas 3,20, więc tutaj musi być minimalnie mniej. I przyróżnia. Piła japońska w ruch. Tutaj już narzędzia elektryczne nie będą potrzebne. Formatuję sobie 8. Czekajcie, czekajcie, niech pomyślę. 6. 6 krótkich elementów i 3 dłuższe. O ile dłuższe, no to tutaj trzeba troszeczkę jakby przewidzieć, gdzie będą te wczepy wykonywane. Plus minus, nie? Musi być mniej więcej jedna trzecia dłuższa tych elementów dłuższych właśnie. I tutaj tak mniej więcej robię. Dobra, i to jest ostatnie cięcie. I te dziewięć listewek powinniśmy mieć w ręce. I wtedy możemy ruszać już właśnie na pilarkę stołową, bo nią się posłużymy, żeby wykonać właśnie te połączenia. Dobra, sio, Jarek, na pilarkę stołową. Tak jest, i tutaj przyrząd, który ja sobie zrobiłem tak na szybko, jeszcze go troszeczkę poprawię, usprawnię i na pewno ten temat wróci, czy pokażę wam dokładnie, jak ten przyrząd wykonać, żeby był w miarę uniwersalny, bo tutaj również o to chodziło, żeby te wzory Kumiko można było zrobić dowolnej wielkości. Pierwsze cięcie pod kątem 30 stopni, około 2 trzecie wysokości tej listewki. Ja tutaj, słuchajcie, nie będę was przeprowadzał dokładnie, znaczy kolejność oczywiście jest zachowana, ale ja tutaj nie wszystkie ruchy wam pokażę. Będzie plik SketchUpowy po to, żebyście mogli sobie uzmysłowić, jak te połączenia są wykonane, bo widzicie, że wykonuję raz je z jednej strony, raz z drugiej. Ciężko byłoby tutaj to pokazać. Teraz obniżyłem tarczę na jedną trzecią wysokości po to, żeby przygotować kolejne zacięcia. No jest tego trochę. Tutaj jeszcze sprawdzam, bo jeszcze było trochę za nisko. Oczywiście stół formatowy jest tutaj bardzo pomocny. No, chodzi to oczywiście wtedy równolegle na pilarce, ale zobaczcie, że taki stół bez problemu można będzie zrobić na dowolnej pilarce stołowej. Naprawdę to jest do zrobienia. No i tutaj zobaczcie, że było zacięcie w jedną stronę na 2 trzecie wysokości, a ja teraz zrobiłem jeszcze drugie zacięcie w przeciwnym kierunku na 1 trzecią. Więc naprawdę te same połączenia są dość skomplikowane. Trzeba sobie właśnie obejrzeć ten projekt w SketchUpie, uzmysłowić, jak to działa, ale to też zobaczycie, jak będę to składał. Myślę, że to też wtedy trochę przybliży. I tutaj 1 trzecia. Obracamy nas o 180 i znowu na 1 trzecią. I te wszystkie zacięcia, zobaczcie, że ja tutaj zrobiłem tylko pierwsze z prawej strony, nie? Czyli z mojej prawej, a teraz patrząc to pierwsze z lewej. Tak, po to tylko, żeby były one wszystkie jakby w jednej odległości od krawędzi. Szczególnie te listeweczki środkowe, nie? One były obracane o 180, więc one musiały być tak zrobione. I teraz właśnie zacięcia drugie.
żeby zawsze były w tej samej odległości w stosunku do siebie, to przesuwam po tej właśnie takiej malutkiej listewce, widzicie to na tej drugiej płycie, która jest położona na stole, wkładam jedno w drugie. Ja tutaj, widzicie, palce mam, no nie wiem, z 20 mm powiedzmy minimalnie do obracającej się tarczy, ale materiał jest jakby popychany przez te listwy. Naprawdę jest to bezpiecznie. No, oczywiście nie zbliżam palców zupełnie do tarczy, ale to, co robię, jest bezpieczne. Tam na środku, widzicie, w jednej listewce popełniłem błąd, zresztą pokażę później zbliżenie. No właśnie, jeszcze trochę bliżej i teraz znowu. Tą stronę na wysokość 1/3. Można się trochę pogubić, jak się robi to pierwszy raz. Więc trzeba, no wiadomo, praktyka czyni mistrza, nie? Więc czym więcej razy zrobimy, to mniejsza szansa, żeby się nam to po prostu nie pomieszało. I kolejne zacięcia, tym razem już tarcza wysunięta wyżej, czyli na 2/3. Tak, właśnie Jarek myśli, tak, jeszcze tutaj. Nie, no bo te krótkie listeweczki zacinamy na 2 razy, a te długie listewki zacinamy na 3 razy. No właśnie, więc warto 2 razy się zastanowić, no i oczywiście później dopiero zrobić cięcie. I to te listewki, które teraz wykonuję, to są te trzecie, wierzchnie. I to, jak widzicie, jest zacinane raz z jednej strony, raz z drugiej. Bardzo ciekawe takie połączenie wychodzi, właśnie po to, żeby włożyć pomiędzy nie elementy już skrzyżowane. I tutaj też ciekawe połączenie, bo tutaj jest 1/3 wysokości krzyżuje się z 2/3 wysokości. Ciekawe, naprawdę. A i tutaj, no jeszcze raz dokładnie przytrzymać i tniemy. Ten element również trochę niestety zepsułem. Później musiałem go trochę poprawić jeszcze piłą ręczną. To chyba też się nagrało, więc zobaczycie. W każdym razie to jest póki co wszystko. Możemy zabierać się za składanie tego. 3 elementy na dole. I teraz wkładamy kolejne 3 elementy u góry. Jest na ciasno, no tak naprawdę te 3,20 i te 3,15, 3,18 mogą zrobić na 3,10 na szlifierce takiej bębnowej, to wykonuję wtedy, tam jest duża precyzja pracy. No i właśnie w tym elemencie tutaj widać, nie? Pod moim palcem jest element, który no niestety na tym połączeniu się przesunął. Będę musiał to poprawić, ale da się to naprawić spokojnie. No i teraz zamykamy ten zamek już z góry. To jest, słuchajcie, miłe naprawdę dla oka. Kurczę, te listewki, zobaczcie, są tak cienkie, a to wszystko idealnie pasuje. To jest piękna sprawa. No, oprócz tego, nie? Ale nie myli się tylko ten, co nic nie robi. Pamiętajcie o tym. To jest moje pierwsze... Nie, skłamałbym. To jest drugie w życiu kumiko właśnie sześciokątne. Pierwsze mam na stole w tym momencie. I to jest kwestia naprawdę zrobienia tego jeszcze raz czy dwa i wtedy na pewno będzie dobrze. Dobijam to trochę, tak. I teraz jeszcze kwestia docięcia tego trzeciego elementu.
piła japońska w ruch, dwa małe nacięcia, to co odpadnie wybieramy, więc da się to spokojnie naprawić. Tak, jedno, drugie cięcie. Samo odpadło. No i trzeci zamek. Zamykamy, wciskamy i gotowe. Dobra. I siedzi. Sześciokąt gotowy, czyli te 9 elementów jest połączone. Widzicie, na środku jest ten element zniszczony niestety, ale tam później jeszcze też w prawie jakiś kawałeczek malutki. Pamiętajcie, że to też jest element ćwiczebny dla mnie. No i teraz kwestia jeszcze trzech mikrolistewek, które będą w środek władowane. Zmierzyłem plus minus, no troszeczkę więcej, nie? Niż być powinno. I trzy takie małe listewki muszę najpierw uciąć. Tak, sprawdzam, żeby nie było to za krótkie. Jeszcze jedna. I możemy zabierać się za struganie tych elementów. I tutaj przy struganiu będą nam potrzebne szablony, które również pokazywałem. Tutaj tylko będą szablony trochę inne, bo przy tamtym kumiku były inne kąty. Tutaj mamy 60 i bodajże 30. Tak, dobra. No i tutaj widzicie, te listeweczki malutkie lekko wystają. Nawet w tym momencie zbyt dużo, powiedzmy, wystają. Można zrobić to jeszcze krócej. I żeby przyspieszyć sobie pracę, ja korzystam tutaj z dwóch strugów. Strugi typu gładzik, czyli ostrze pod bardzo niskim kątem. I właśnie, widzicie, mam dwa nastawione, dlatego że jeden, ten poprzedni, zbiera agresywnie, a tym maluchem kolejnym już wyrównuje. Takie końcowe posunięcia. Tak po prostu pracuje mi się dużo szybciej, nie? Skoro ma być to zrobione dokładnie, no to oczywiście muszę tym ostatnim strugiem zrobić to, żeby po prostu te kawałki się nie wyrywały drewna. No i tutaj pierwsze trzy te mikrolistoweczki są gotowe. Oczywiście 3 razy 6 będzie potrzebne, nie? Dobra. Taki kąt mamy. I teraz przechodzimy do szablonu drugiego. Tutaj mamy 30. Pamiętajcie, żeby zrobić zawsze zapas. Uwierzcie mi, że na oko wydaje się zawsze, że a tam jeszcze coś tam zostanie. Po czym jak to złożymy, okazuje się, że te listewki są za krótkie, więc lepiej zrobić to na 2 razy, czy nawet na 3, czy na 4 razy, bo musi tu być naprawdę bardzo, bardzo dokładne pasowanie. Te struganie, które tutaj robimy, ono jest na trzech elementach na raz i na dwóch stronach, tak? Czyli mamy 6, dobrze mówię? Tak, mamy 6 miejsc przyłożenia i teraz jeśli to składamy, będzie za ciasno, tak jak teraz tutaj wam też pokażę, że jeszcze to jest za dużo, za długie. Kiedy robię korektę, to pamiętać trzeba, że ta korekta, którą przesuwamy, trzeba ją podzielić przez 6. Więc ten ruch, który tam się wykonuje, musi być naprawdę po prostu bardzo malutki, nie? Zresztą będzie tutaj widać, zobaczcie, że ja już to przesunąłem troszeczkę i widzę, że jeszcze jest po prostu bym za dużo tego zjechał, nie? Więc młoteczek, pyk, pyk, cyknięcie. Myślę, że rozumiecie, nie? To, co wystaje, ten kawałek razy 6, to jest ten
ta odległość, którą zbieramy teraz, nie? No i tutaj już gładzik dictum. Usta tego gładzika są bardzo zamknięte, praktycznie zamknięte na maksa. Ale to wystarczy, żeby wiórek wychodził i nie będzie wtedy tego wyszczypywania materiału również. No i dobra, i tutaj pasowanie numer 2. Piękna sprawa, nie? Tam w środku, jak to się łączy, to jest, słuchajcie, aż trudno uwierzyć, nie? Że to jest taka precyzja, że bez żadnego kleju to się wszystko trzyma i się nie rozpada. Dobra. I no co? Ruszam z 5 kolejnymi zestawami. Ostatni zestawik. Podłączamy. No wkładam tutaj to do całego kumiko. No tutaj mogło być troszeczkę ciaśniej, ale niech będzie. Efekt końcowy? Myślę, że naprawdę świetny. I tutaj jeszcze gwiazdka, którą zrobiłem wcześniej. Dziękuję Wam w takim razie za uwagę. Do usłyszenia. Pozdrawiam.